Pirania ostatnio na swoim kanale World of Pirania Bytes na YouTubie udostępniła nowy gameplay, prawie 17-minutowy. A ja zaproszę Was do materiału na temat właśnie tego nowego gameplayu. Będą w nim moje przemyślenia, spostrzeżenia i wnioski, co można się dowiedzieć na temat tej gry w nowym właśnie gameplayu. Wyciąłem z niego takie momenty bardziej ważne, w których faktycznie można zauważyć coś nowego, a nie powtarzające się rzeczy. Serdecznie zapraszam Was do materiału. Widzimy, nasz bohater zbiera rudy Eleksu. No i znów widać to genialne globalne oświetlenie tego świata. Naprawdę robi wrażenie. Szczególnie w tym tunelu wychodzącym na zewnątrz. I pierwszy przeciwnik w tym gameplayu. Ta animacja tego przeciwnika jest taka trochę jakby niepłynna. Odniosłem takie wrażenie. O, i lokacja z poprzedniego gameplayu. Znów to ognisko. Jak widać, nic nie zmieniło, ale tym razem nasz bohater otwiera skrzynkę. Ładny interfejs. No i tyle. W sumie mogę na ten temat powiedzieć. Jakieś podstawowe przedmioty. Apteczka. I znów ta pseudo-magiczna bariera, niczym z Gothica. Prawdopodobnie z obozu kleryków, bo oni właśnie posiadają zaawansowaną technologię, a żeby stworzyć taką barierę, to raczej potrzebna jest zaawansowana technologia. Ciekawe, czy stworzona przez 12 magów, jak w Gothiku. O. Czyli jetpacka możemy tak użyć 3, 4, 5 sekund, coś takiego. O, pływanie z widoku pierwszej osoby. To jest akurat nowość, tak, o tym nie wiedziałem. Jaki zmutowany przeciwnik, jakby... W sumie nawet nie wiem, co mi przypomina. Wygląda jak jakiś zmutowany płas i tyle. Gdzie nasz bohater uda się tym razem? O, bandyta. Nie no, ten wybuch nie był zbyt dobry. Co to było? Dlaczego ten przeciwnik przed nami dostał prosto w korpus czy twarz, już nie pamiętam, i poleciał do przodu zamiast do tyłu? Takie trochę dziwne. Ten wybuch też nie był najlepszy. Odrzuciło naszego przeciwnika tak trochę nienaturalnie daleko. Ale dobra, wiemy, że jesteśmy w obozie banitów. Czyli ludzi pozbawionych jakichkolwiek praw. Takich jakby po prostu wyrzutków, no, bandytów w skrócie. Znowu zbieramy rudy Eleksu. Po prawej stronie było widać przed chwilą taki trójkąt ponownie, taki niebieski. To zapewne oznacza jakieś lokalne zapisywanie. Albo po prostu zapisywanie co jakiś czas. O, tutaj po prawej właśnie widzimy prawdopodobnie jeden z punktów do szybkiej podróży po świecie, czyli oczywiście teleporter. Może nasz bohater go użyje? Byłoby fajnie. Zapewne te punkty teleportacji będą w takich najbardziej monumentalnych miejscach, najważniejszych, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale no nie, nasz bohater go nie używa, idzie dalej, rozgląda się. No jak widać, te animacje no oczywiście nie są zbyt dobre, jak wiadomo, Pirania trzyma się raczej pewnych schematów i tutaj właśnie widać po tych animacjach, że dalej są takie lekko drętwe, drewniane. Znaczy, mi to akurat nie przeszkadza, bo tak czy tak w ten tytuł zagram i na animacje postaram się zwracać mniejszą uwagę niż na przykład na fabułę, klimat, grywalność, czy nawet grafikę. Animacje jak zostaną tak, jak będą, mogą być. Ja i tak raczej pójdę do... Strzelanie też mi nie przeszkadza, bo raczej pójdę do obozu, w której to strzelanie będzie mniej wymagane lub w ogóle nie będę z tego korzystał. I mam nadzieję, że będę się w tej produkcji dobrze bawił. Uuu, jakiś pancerz gruby założył nasz bohater. Okej, czyli to jest całkowicie nasz wolny wybór, kogo zaatakujemy. Nawet jeśli
postacie oferują nam jakieś questy, no to widać, że możemy wybrać, że tych questów po prostu mieć nie będziemy, bo nie będzie miał kto je nam dać, bo tą osobę po prostu zabijemy. No to mi się bardzo podoba akurat. Na początku wszystko ok, a tu nagle można sobie zaatakować i mieć wrogów w jakiejś lokacji czy w jakimś obozie. No, nasz bohater założył cięższy pancerz, a jak widać, nie ma problemu z unoszeniem się. W sensie nie zauważyłem żadnej różnicy pomiędzy tym, jak miał lekki pancerz, jak ma ciężki. Realnie by było oczywiście, jakby ciut miał większe problemy z tym jetpackiem, lub po prostu wolniej by się wznosił. Czyli sami możemy zdecydować, czy chcemy płynąć w widoku pierwszoosobowym, czy trzecioosobowym. Okej. Tak na marginesie, to bardzo ładna trawa. Miny. No ten wybuch już był ciut lepszy, na pewno lepszy niż poprzez strzelenie tamtej beczki wcześniej. Zniszczone samochody. I ten kombinezon właśnie, który był widoczny w poprzednim gameplayu. Czyli Albowie, ten najpotężniejszy obóz, którym właśnie Albowie wykorzystują Elex tak maksymalnie jak się da. Przez to są wypaczeni z jakiejkolwiek ludzkości. I właściwie tylko kalkulują, nie mają żadnych emocji, ale są też najpotężniejsi. Role i bach. Ta krew mi się strasznie podoba. No, wygląda bardziej jak jakaś czerwona mgła niż jak bryzgi prawdziwej krwi, która cieczą, a nie gazem. Ale mamy pojedynek z mechem. Mech oczywiście ma potężny pancerz, jednak nasz bohater na 3 strzały go wziął, okej. Wydawało się te ciosy mecha bardzo łatwe do uniknięcia. Zresztą nasz mech ma problem z atakowaniem, miał przynajmniej. To lądowanie było tak jakby takie jednoklatkowe, tak się wydawało przynajmniej. Ale wiadomo, jak twórcy mówili, wszystkie animacje są usprawnione. Nie chodzi tylko o animacje bohatera oczywiście, tylko również przeciwników. Widać, że po prostu niektóre animacje nie są jeszcze dokończone. Okej. Kolejny mech załatwiony. Widać, wyrzutnia rakiet będzie naprawdę dobrą bronią. I albo będzie ciężka do zdobycia, skraftowania, czy coś w tym stylu, jeśli w ogóle crafting będzie w tej grze. Ale broń będzie na pewno dobra i zgaduję, że będzie miała drogą amunicję. Okej, czyli to są punkty, których nie musimy stanąć na nim, aby poruszać się do następnego punktu, tylko możemy po prostu z mapy wybrać punkt, który odkryjemy. Okej. Wróciliśmy się do tego miejsca, w którym właśnie zaatakowaliśmy tych ludzi. Czyżby znowu wyrzutnia rakiet miała zadziałać? Dokładnie. Nie, ta broń jest zdecydowanie zbyt dobra. Bo nie dość, że zadaje bardzo dużo obrażenia, to jeszcze oczywiście obszarowo przez wybuch. Więc będzie grana na pewno. I podstawowy skill naszego bohatera, czyli uderzenie z wyskoku. I będziemy mieli do czynienia z identycznym przeciwnikiem, co w tamtym gameplayu. I nawet zaatakujemy go tą samą bronią. No, nie fajnie, bo jeśli nowy gameplay, to mogliby pokazać coś nowego, a nie tego samego przeciwnika. I jeszcze zaatakowanego przez bohatera tą samą bronią. O, i nasz przeciwnik pali się w wodzie. O, nasz bohater zginął i koniec gameplayu. Podsumowując, twórcy naprawdę skromnie podzielili się czymkolwiek nowym, bo dużo rzeczy było powtórzonych w
To była wersja poprzedniego gameplayu, tylko że rozszerzona. Nie, to nie jest nowy gameplay, według mnie, tylko po prostu rozszerzenie do tamtego gameplaya, bo nie zostało pokazane zbyt dużo. Podobni przeciwnicy, w niektórych przypadkach nawet, tak jak ten przed chwilą, ten sam przeciwnik zaatakowany tą samą bronią. Animacje oczywiście nie zostały jeszcze poprawione, bo jeszcze jest za wcześnie. Zobaczyliśmy, jak nasz bohater pływa, zobaczyliśmy punkt teleportacyjny, zobaczyliśmy, że nasz bohater może podjąć dowolne decyzje oraz, że wyrzutnia rakiet będzie OP. Między innymi też zaskoczyło mnie to, że albo nasz, po prostu wyrzutnia rakiet jest tak dobra, albo mechy w tej grze będą słabe, bo spodziewałem się, że mechy to będą takie naprawdę uberkoksy z grubym pancerzem, które naprawdę będzie trzeba walczyć no powyżej tej minuty, tak mi się wydawało, a tu widzę trzy uderzenia od rakiety powaliły po prostu mecha. Ale kończąc już, to z gameplayu nie jest z tego nowego. Patrząc po samym gameplayu, nie o grze, tylko po gameplayu, jakim udostępnili twórcy, nie jestem niestety zadowolony, bo tak jak mówiłem, rozszerzenie tamtego gameplaya, dużo rzeczy zostało powtórzonych, lokacje, przeciwnicy, walka bohatera na ten sam sposób, a przynajmniej podobny. I właściwie niewiele można było się z tego dowiedzieć, oprócz kilku takich małych rzeczy jak interfejs, jak wygląda na przykład ikonka zapisu gry, pływanie bohatera, takie pierdoły i potwierdzenie niektórych rzeczy. Więc to tyle w tym materiale, ja oczywiście na LX cały czas będę czekał, a was do gry nie będę zachęcał. Jak chcecie, kupcie, sami podejmijcie oczywiście decyzję. I to tyle w tym materiale, trzymajcie się, cześć. Thank you.